Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest to vlog z dwóch dni, ponieważ pierwszy dzień to jest właśnie ten dzień, gdzie jest teraz 7.14 i będziemy płynąć statkiem na siódmą najpiękniejszą wyspę na świecie, więc no, jak widzicie, tutaj jestem troszkę bardzo zmęczona, także tak, no cóż, takie życie, życie na krawędzi, hashtag smacznej gabusi. Idziemy sobie na śniadanko. Marcel, cześć, no. Witaj. Hej. Hej. Ale kolejka, oh my god. Myśmy chcieli być pierwsi. Why? Bułka z wielką szynką. Ale szynka może jakoś, że jak samą bułkę by to jest. Cztery bułki były. Wszystkie papiery czy co? Linia, masz te papiery wszystkie? To nie nasz autobus. To? To nic. No, jak można zauważyć, tutaj już dojechaliśmy autobusem na ten taki port, to się chyba tak nazywa. No i to fajnie, fajnie, tak, fajne przeżycie. No i co, tu se płynęliśmy i było fajnie, miałam straszną schizę, że telefon mi wpadł. I trochę sobie zrymowałam. Ale było słońce, strasznie raziło i mnie to boli teraz, ale no trudno. Za ten czas, jak czekamy na wysiadkę, wbijcie na mojego Twittera i Instagrama, nie pożałujecie, pa! A jeszcze nie wspomniałam, to jest plaża Zatoka Wraku, coś tam, że tutaj ten wrak jakby... Widzicie go właśnie. No, nie mam pojęcia, jak to się tam dokładnie nazywało, ale coś w tym stylu. Bo to jest istotne, więc o tym mówię. Nie komentujmy moich min tutaj. Januaria cringe, do widzenia. Ogólnie całe to jakby siedzenie na plaży trwało jakieś 30 minut, 40, coś takiego. No i więcej oczywiście siedzieliśmy na statku, ale warto było. Tam w środku jeszcze będą pieniądze.
tej wody jest po prostu prześliczny, serio, w sensie na żywo to było, o, moja mama, witam, na żywo było to o wiele piękniejsze, ale serio, cudo. Nawet nie wiecie, jak mocno trzymałam wtedy telefon. Schizę. Dzień dobry wszystkim. Cześć, idziemy na śniadanko właśnie. I mam ułomionego kucyczka, ale dopiero wstałam, więc... No, nie przejmujmy się tym, jest, nie wiem, 35 stopni, może 31, nie mam pojęcia, nie patrzyłam. Dzisiaj. No, także tak, idziemy na siedanko. Gorąca czekolada. Lecimy dur. I jak prawie codziennie idziemy sobie z Marcelem do akwaparku. No i z rodzicami, ale oni tam gdzieś z tyłu są. I po obiedzie, już spakowani, czekamy przed hotelem na autobus, który zabierze nas na lotnisko. Dobra, jesteśmy już na lotnisku ogólnie, nie Marcel? Tak. Tak, fajnie, do Katowic. Z Zakynthos, fajnie jest. Dobra, idziemy już, pa pa. Jeden i dwa, tak? Szybki zwrot, bo pomyliłam kierunki. W tablecie? No. W tablecie też włączysz. Z tyłu.
wiem. Nie wiem. Przeżyliśmy, okej, okay, klasku. Ej, Polska, biało-czerwoni. Nieprawda, nie nabijam się. Powiedziałem, napiję się z wrażenia. Aaa! Nabijam się. Nabijasz się na widelec. Nie. Strasznie szybko poszło. Serio. Teraz bus zabiera nas do naszego auta, tam gdzie jakby zaparkowaliśmy, mieliśmy jakby taki mini parking u kogoś w domu. No i będziemy jechać do Domciu. Tada, magic nagle w naszym autku i jedziemy sobie autostradką i jedziemy już do domu. Jej. Bonjour. Czeka, daj do jedzenia. Bonjour. Oczywiście zapomniałam dograć, ale nieważne. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję i komentarzyk standardowo. Tak, weźcie, zostawcie jeszcze dzwoneczek, może tak ciekawie będzie. Dobrze, więc bye bye, ja idę spać. Dobranoc.